David Copperfield Show. Latać jak we śnie. James Earl Jones jako gość programu. Kiedy człowiek uniósł oczy i zobaczył lecącego ptaka, zrodziło się w nim marzenie. Marzenie o lataniu i wolności, o pokonywaniu przeszkód, pojednaniu z wiatrem i aniołami. Człowiek marzył o dotknięciu twarzy Boga. Od tamtej chwili ludzie próbowali urzeczywistniać marzenie, ale grawitacja była twardym przeciwnikiem. Marzyliście kiedyś o lataniu? David Copperfield sprawił, że zniknęła Statua Wolności, potem przeszedł przez chiński mur. Dziś sprosta największemu wyzwaniu. Pokona siłę grawitacji, przenikając tajemnicę latania. Wzbije się w przestrzeń bez skrzydeł, linek ani trików filmowych. Po tym pokazie widzowie w domach wezmą udział w magicznym eksperymencie. Niedługo, dotykając ekranu telewizora, weźmiecie udział w iluzji, a magia zadziała poprzez wasze palce. Zapraszam na pokaz czarów Davida Copperfielda. Ikar. Piękny, prawda? Zawsze chciałem tak latać. I dziś, bez żadnych efektów specjalnych, spróbuję. Pierwsze, co zrobię, to... Chodź tu. Daj mi to. Siedzi w pierwszym rzędzie.
I jak? You're a good sport. If you see any celery between my teeth, let me know. Powiedz, jeśli zobaczysz, że mam dziurę między zębami. Przedstawiam wam nową iluzję, połączenie muzyki, ruchu, tańca i magii. Bawcie się dobrze i patrzcie uważnie. Ostatnio spotykają mnie dziwne rzeczy. Mam widzenia. Coś przychodzi mi do głowy, a potem zdarza się w rzeczywistości. Potrafię przewidzieć, co napiszą na ścianach.
Tak, gdzie, kiedy i co napiszą. Przyniosłem ze sobą ścianę prosto ze wschodniego Berlina. Już jej nie potrzebują. To, co przewidziałem, narysowałem na dużej kartce i zamknąłem w kopercie. Przewidziałem kolory, liczby i obrazek. Na razie wam nie pokażę. Zostanie w kopercie. Wieszam ją na latarni i nie pozwolę dotknąć. Teraz wybiorę panią z widowni, tę, w którą trafi cegła. Albo wybiorę ją osobiście. Jak pani na imię? Tiffany. Brawa dla Tiffany. Spotkaliśmy się kiedyś? Nie. Wybierzemy jeszcze kilka osób, których nie znam. Użyjemy cegły. Nie bójcie się, to gumowa cegła. Tiffany, rzuć ją w publiczność, odwróć się plecami, ktoś ją złapie. Pokażcie, że jesteście mężczyznami, złapcie cegłę. Tiffany, rzucaj dzielnie. Pierwszy śmiałek złapał. Podaj swoje ulubione dzikie zwierzę, tylko nie żonę. Tygrys, dobrze. Wstrząśnij puszkami farby. Twój ulubiony kolor? Żółty? A twój ulubiony kolor? Niebieski. Trafny wybór. Narysuj niebieskiego tygrysa. Nad linią. Stań tu. Wejdź na podest. I narysuj niebieskiego tygrysa. Darwin byłby z ciebie dumny. Odrzuć cegłę. Kto złapał? Pan z brodą. Pana inicjały? DG. A pana ulubiony kolor? Czerwony. Czerwony DG. Chodź ze mną, Tiffany. Napisałem za ciebie, DG. Gdzie jesteś? Podaj numer telefonu, tylko pierwsze trzy cyfry. 661. A teraz ostatnie cztery. 9737. Odrzuć cegłę tak daleko jak możesz. Ktoś złapał? Jak ci na imię? Jak? Richard. Jak to się pisze? Richard. Tiffany, how are you? Richard, the man next to you. A sąsiad w okularach, jak panu na imię? Harvey. Harvey. Shouldn't it be Harvey? Może Harvey? Richard. Oczywiście żartuję. A pani obok? Judy. Chcesz się zabawić? Zadzwoń. Ta pani już dzwoni. Chyba nikogo nie ma. Tiffany, weź farby, połóż na stole i zaczekaj. Gdzie facet od tygrysa? A, jest pan. Niczego nie ukartowaliśmy, prawda? Tiffany, my też się nie znamy? Nie. DG, gdzie jesteś? Dick, Harvey, Judy, Richard.
Have we met before? In unison! Look up unison. Patrzcie. Podejdź i stań tu. Koperta wisiała na widoku, ani razu jej nie dotknąłem. Jeśli rysunek, który zrobiłem przed spektaklem, pasuje do tego, który zrobiliśmy wspólnie, to będzie cud. Tiffany, złap za jeden róg i podnieś. Niebieski tygrys. Sprawdźcie. Nie robi wrażenia? Jest niebieski. Potrzymaj go. A teraz DG 661-97-37 na czerwono. Sprawdźcie. Dick kocha Judy. Przykro mi, Harvey. Kiedy siedziałem na strychu, wymyśliłem nową sztuczkę. Chcecie zobaczyć? Fajnie. Proszę o nastrojowe światło. Dziękuję. A nastrojowe światło? Zaśpiewajmy razem Kumbaya. Mam inny pomysł. Znam lepszą piosenkę. Każdy ją zna. Śpiewamy. To było głupie. Wracajmy na mój strych.
Pora zdziałać coś wśród publiczności. Jak ci na imię? Jak? Sahili. Usiądź tu. Niczego nie ukartowaliśmy, prawda? Dam ci pisak. Weź notes, masz czystą kartkę. Spójrz mi w oczy. Pomyśl. Tylko pomyśl o figurze geometrycznej. I narysuj. Nie patrzę, pilnuj, żebym nie podglądał. Jak narysujesz, pokaż do kamery, żeby wszyscy zobaczyli. Widzicie? Teraz połóż notes na kolanach, żebym nic nie widział. Schowałaś? Możesz odłożyć pisak. Pokażę wam coś. To jest patelnia i atrament. Z reguły atrament służy do pisania, ale dziś będziemy rysować. Narysuję coś siłą woli, ale musicie mi pomóc. Skoncentrujecie się na rysunku, Sahili. Jeśli się postaracie, atrament sam ułoży się według kształtu. Ruszcie wyobraźnią. Całą wyobraźnią, jaką macie. Koncentrujcie się. Udało się. Brawa dla Sahili. Ilu z was widziało klasyczny film Obywatel Kane? Orson Welles jest moim ulubionym bohaterem. Nakręcił sporo dobrych filmów, ale pierwszym był Obywatel Kane. Napisał scenariusz, wyreżyserował, wyprodukował, zagrał w nim i jest to najlepszy film wszechczasów. Nakręcił Obywatela Kane w 1941 roku, kiedy miał 26 lat. Mało kto wie, że był także dobrym magikiem. Miałem okazję go poznać, kiedy skończył 65 lat. Ten drugi to ja. Zapytałem, czy moglibyśmy wystąpić razem, a on powiedział, w swoim czasie. Zanim ten czas nastał, zmarł. Dzień po jego śmierci dostałem list od Orsona. Nareszcie dostałem się w zaświaty. Czuję się jak dzieciak otoczony pięknymi blondynkami. W końcu dlatego tu jestem. Chętnie z tobą pomagikuję, jeśli znajdziesz czas. Przesyłam ci numery, które możesz wykorzystać. Zadzwoń. Zatrzymałem się w domu Shirley MacLaine. Nie korzysta z niego. Twój patrzący z góry przyjaciel Orson. Dziś postanowiłem zadzwonić. Orson, cześć, mówi David Copperfield. Możesz pogadać? Co? Słabo słychać. Słabo? Teraz lepiej? To nie oszust, to prawdziwy Orson Welles. Urwanie głowy. Reżyseruję film i mam masę roboty. Nie wiem, za co się złapać. Rozumiesz? Chciałem wykorzystać twoje iluzje w swoim programie.
Producent nie wierzy, że uda się zrobić te numery. To bardzo praktyczne numery, sam je wymyśliłem. Wiem, ale producent chce Kane'a w kolorach, a grać go ma Pee-wee Herman. To ciekawe. Powiedz temu prowincjuszowi, że wszystko jest możliwe. Niech się skoncentruje i porzuci ten sceptycyzm. Pokażę mu magię, numer z kartami. Zawsze mam karty przy sobie. Uparty. Patrzcie, najpierw sypię magiczny proszek braw. Nie muszę mówić, że to stary numer duchów. Kiedy widzicie magiczny proszek braw, macie klaskać. Bo tylko to zadowala ducha, kiedy po trudnej sztuczce odpoczywa w fotelu międzygwiezdnego pojazdu. Dobra, Dave, teraz złapiesz moją talię kart. Gapa, kilka opuściłeś. Jeszcze jedna, pozbierałeś wszystkie? Tak. Weź gumkę i dokładnie je obwiąż. Gumkę znajdziesz w kieszeni marynarki. W tej? Tak. Niech ktoś wybierze kartę. Nie powiem wam, którą macie wolny wybór. Żeby Dave się nie wtrącał, niech weźmie karty i rzuci przez lewe ramię w publiczność. Kto złapie, przyjdzie na scenę. Już? Raz, dwa, trzy. Łapcie. Doskonała obrona. Proszę podać karty sąsiadce. Kobieta o wiele lepiej prezentuje się na scenie. Ma pani karty? Tak. Czy są wszystkie zawiązane gumką? Proszę schować je za plecami i bardzo uważnie słuchać. Musi pani dokładnie zrozumieć moje polecenia. Gotowa? Tak. Wiem, że głupio jest mówić do obrazu, ale to trudno. Proszę podać karty panu, który siedzi obok. Niech wyciągnie tę kartę, na którą ma ochotę, którykolwiek pan. Pamiętajcie, że wszystkie są różne. Widzicie? Wybierz jedną. Widzicie? Tylko jedną. Dave, pozwól mi samemu kierować moją sztuczką. Przepraszam. Niech pani weźmie karty i porządnie potasuje. A pani sąsiad niech wybierze jedną i uniesie wysoko nad głowę. Wyżej, niech wszyscy zobaczą. Nie podglądam. Wszyscy widzą kartę? Przyjrzyjcie się. Teraz może pan wsunąć kartę z powrotem do talii, którą trzyma nasza urocza pani. Proszę jeszcze raz potasować. Tasując, może pani wejść na scenę. Dwie czynności naraz, ale poradzi pani sobie. Bliżej. Ale nie tak blisko. Była pani kiedyś zahipnotyzowana? Czy była pani zahipnotyzowana? Nie. Proszę spojrzeć mi głęboko w oczy. Simsalabim. Alegazem. Yaba dabadu. She feels nothing. You take the cards. Rubber band off the cards, please. Ma pani karty, gumka jest zdjęta, są dobrze potasowane. Wybrana karta wróciła do talii. Kiedy doliczę do trzech, niech pani rzuci kartami w moje prawe oko. Prosto w ekran. W prawe oko. Odliczam. Jeden, dwa... Dwa i pół, trzy. Pani karta to as tref. Niestety nie. To jaka? Co to za karta? Ballet pik. Wiem, że to niezwykłe, ale na ekranie niektóre rzeczy dziwnie się powiększają. Pani karta to valet pik. Brawa dla pani i dla Orsona Wallace'a. Dziś, nie korzystając z trików filmowych, David Copperfield postara się zrzucić okowy grawitacji, opuścić ziemię i poszybować. Niedługo, dotykając ekranu telewizora, weźmiecie udział w iluzji we własnym domu. Dzięki magii Davida Copperfielda.
Marzyliście kiedyś o lataniu? Tym razem zrobię coś nowego. Zrobimy to razem. Do tej pory oglądaliście występy Davida przed publicznością. Teraz kolej na was. Jedyne, co musicie zrobić, to dotknąć ekranu telewizora. Stanie się rzecz niemożliwa. David wprowadzi magię do waszego domu. Widzieliście, jak wybierałem asystentów z widowni. Tym razem wybieram was. Jeśli nie weźmiecie udziału w zabawie, następne kilka minut będzie stratą czasu. Oto nasz plan. Jeśli ogląda nas kilka osób, wybierzcie jedną, która podejdzie do telewizora. Na tyle blisko, aby dotknąć ekranu. Dotknijcie mojego palca. To próba, ale nie odchodźcie, bo zaraz, dotykając ekranu, zrobimy coś niezwykłego. Przyjrzyjcie się symbolom i słuchajcie. Na tym polu postawicie palec i przemieścicie się z miejsca na miejsce po okręgu. Mimo że jesteście w domu, a ja tutaj, dokładnie wiem, gdzie będziecie. Możecie polecieć ku gwiazdom, chmurom, księżycowi i tak dalej. Pomyślcie sobie dowolną liczbę od 5 do 15. Nie wiem, co wybraliście. Za chwilę przesuniecie palec o tyle pól, ile pomyśleliście. Jeśli wybraliście liczbę 9, przesuniecie się o 9 pól. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I będziecie na wyspie. Jeśli wybraliście 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Istnieje wiele możliwości. To ostatnia okazja. Podejdźcie do telewizorów tak, by dotknąć ekranu. Pamiętajcie, nie zasłaniać innym. Połóżcie palec na starcie i przygotujcie się do przesunięcia go zgodnie z waszym planem. Zrobimy to razem. 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Kiedy się doliczycie, zatrzymajcie palec na ekranie. Następnie będziecie odliczać w przeciwnym kierunku, tyle samo pól, ile poprzednio. Ruszajcie w drugą stronę w miarę jak liczę. 1, 2, 3, 4, 5. Zatrzymajcie tam, gdzie skończyliście podróż. Wiem, że nie jesteście na tęczy, więc ją zdejmuję. Wiem, że nie jesteście w zamku. Nie jesteście też w górach. Ani pod piramidami. Za chwilę przesuniecie się o dalsze 4 pola w dowolną stronę. Przesuńcie się o 4. 1, 2, 3, 4. Zatrzymajcie palec. Wiem, że nie jesteście na wieży Eiffla. Nie jesteście też w chmurach. Ani w mieście. Trzymajcie palec na ekranie. Po środku umieszczę strzałkę. Pamiętajcie, sami wybraliście swój numer i sami odliczyliście go na ekranie. Wprawdzie jesteście w domu, a ja tutaj, ale potrafię was znaleźć. Trzymajcie palec i patrzcie. Jesteście na Księżycu. Mam pomysł. Państwo w pierwszych rzędach widzą wszystko bardzo dobrze, ale ci z tyłu na pewno zapomnieli o lornetkach. Zapraszam was na scenę. Wstańcie i chodźcie ze mną. Przyjrzyjcie się z bliska. Na scenie też są krzesła. Chcesz do nas dołączyć? Skacz. Tędy. Będziecie oglądać ze sceny. Panią proszę do mnie. Pana też. Jak ci na imię? Bambi. Naprawdę Bambi? Poważnie? A ty jesteś słonik?
Mitch. Poważnie na imię ci Bambi? Bardzo mi się podoba. To plastikowa skrzynia. Zobacz, czy jest godna zaufania. Mitch, sprawdź z przodu. Chciałbym zabrać ją do domu. Sprawdź drugą stronę. Na pewno nie jesteś słoniem? Obejrzyjcie pokrywę. Pokrywa skrzyni jest prawdziwa i mocna. Unieś ją nad głowę. Podejdźcie tu i siadajcie. Powiedz mi tylko jedno. Śniłaś kiedyś, że latasz? Nie. Świetnie. Usiądź sobie. Nawet jako dziecko nie marzyłaś o lataniu? Jako dziecko, tak. Mitch, obserwuj skrzynię, żeby nie było przekrętów, a ty pilnuj Mitcha, żebym jej nie rozbił. Za kulisami są przedstawiciele widowni. Marzycie czasem? Ja często. Jako dziecko dużo marzyłem. Byłem jedynakiem, w okolicy nie było innych dzieci, więc siadałem przed domem i marzyłem. Nie czułem się samotny. Latanie to moje największe marzenie. Nie balonem czy samolotem, ale w powietrzu, razem z wiatrem. Latasz czasem we śnie? Nawet dziś, gdy czuję się samotny, powracam do tego marzenia i zapominam o problemach i niepewności. Tak sobie radzę. Wielu ludzi ma marzenia, ale ich nie realizuje. Bałem się, że i mnie może to spotkać. Od dawna nie próbowałem latać. Bałem się, że zapomnę, na czym to polega. Dziś znów spróbuję latać. Ale przedtem pokażę wam ludzi, którzy marzyli tak samo jak i ja i nigdy się nie poddali. To zabawne, a zarazem smutne, ale każdy z nich bardzo się starał. Obiecuję wam, że ja też się przyłożę. Skrzydła te poruszają się zgodnie ze starogreckimi prawami kosmosu. Zgłębiłam je i jestem pewna, że te siły działające we wszechświecie pomogą nam latać jak ptakom. Planuję otworzyć szkołę i uczyć dzieci latania, póki są jeszcze małe. Zaczynamy. Skłon? Głowa swobodnie, czujesz splot słoneczny tuż pod żebrami? Skłon. Teraz czujesz podstawę kręgosłupa. To dwa ośrodki dynamiki. Splot słoneczny i podstawa kręgosłupa. Aby udowodnić, że prawa te są słuszne, pan Powell poleci odbijając się z wierzchołka drzewa.
opracowanie Studio Start w Łodzi. Czytał Zdzisław Szczotkowski.